Witam Państwa serdecznie, jak zawsze z Centrum Harmonii. Moje imię jest Gracjana. Dzisiaj widzicie, mam gościa z Gabi z Niemiec. Witam Państwa. Jest jeszcze Daniel, on nie uczestniczy dzisiaj, bo przedłużył sobie, miał Ci też odlot. Właśnie dzisiaj za chwilę Gabi będzie wieziona na lotnisko i jak zawsze, jak znacie, goście relacjonują swoje przeżycia tutaj. Nie wszyscy chcą przed kamerę, rozumiemy to. Niektórzy inkognito, niektórzy mają jakiś tam z tym problem pokazania się, czy nie wiedzą, jak się zachować, nie wiem, ale każdy ma jakąś tam przyczynę. I Daniel, zobaczycie go na regresji hipnotycznej też miał, przedłużył sobie teraz jeden tydzień dla całkowitej relaksacji, tak, tak już zadowolony jest też. Także chciałabym, żeby Gabi Wam troszeczkę z tego tygodnia zdała relację. To, co się dowiedziała, to jest dopiero początek jej pobytu, tak? No, myślę. I tydzień był bardzo intensywny. Jak niektórzy nasi goście oglądacie hipnozę, wyjdą następne. Mamy tutaj dwie hipnozy z Gabi. Byśmy z chęcią zrobili więcej, ale odgórnie musiała zrobić, po prostu się zrelaksować po pierwszej hipnozie. To, co się stało, to było dla mnie pierwszy raz przez te lata mojej pracy. No zawsze ten pierwszy raz musi być. Zawsze jest pierwszy raz we wszystkim. Także to, co się działo, no to no Państwo obejrzycie. Odwaliła robotę niesamowitą. Zadaliśmy sobie wszyscy pytanie, kim jesteś w ogóle. I w tej drugiej regresji po prostu przeszła niesamowitą, znowuż po prostu weszła w hipnozę i tam było stop. I mówi, że poczuła ciało. No to ja się pytam, Wezius, co się dzieje? Pytam się, czy będzie spotkanie ze światem duchowym. Wezius mi powiedział, że dzisiaj nie. Więc ja zrozumiałam tak, że jeszcze ta relaksacja jej nie jest do końca. No i mówię, Gabi, to ja będę Ciebie wyprowadzała z powrotem. I nagle w tym momencie usłyszała dzwoneczki, nie? Jakieś delikatne, jakieś niebiańskie, każdy jakieś odebrała. I zaczęło się coś z nią dziać. Więc to trwało 2,5 godziny. Rzadko mam tej długości, ale to wszystko miało sens i musiało tak być. Także to nagranie, poproszę Syna, żeby tak skrócił, żeby to około godziny było. Tak, bo tam długo było wrażenia i oczekiwania. No oczekiwania nie, to co się działo, to cały, się działo, cały tak. Program, tego co dostałaś, to po prostu by Was może zanudziło. Gabi bierze ze sobą całkowite nagranie, było niesamowite. No i na końcu, bo ja się pytałam, czy mogę zadać pytania. I tam była odpowiedź, że po tym, jak ten proces się zakończył u Ciebie i rzeczywiście dowiedzieliśmy się niesamowitych parę rzeczy. Dla mnie też pierwszy raz, które, no, można się domyślać, ale jak to dochodzi z ust tej osoby, która jest w tej regresji i ma kontakt ze światem duchowym, tak? A to nie było, że tak, te inne ze światem duchowym, to było inaczej. Energii, która Ciebie po prostu wypełniała. Na końcu ja bardzo byłam ciekawa, bo to była ta pierwsza regresja, to co się z Gabi stało, co tam się w ogóle działo, Państwo zobaczycie. Dla mnie to jest, no jest szokujące, dla niektórych to będzie. Dla niektórych to będzie takie potwierdzenie, odprowadzanie dusz do światła. Gabi odwaliła robotę po prostu nie wiem, to były tysiące, to były masowo prowadziła duszę. Przeżyjecie to, pokażemy Wam w całości. Na końcu byłam zainteresowana, dlaczego to ona tą rolę spełniła. No i odpowiedź dostaliśmy. Mi jest to nieznane. Pytałam się, kim jest Gabi tam na tym poziomie swoim. Jest bardzo wysoko i jest koordynatorem wszechświatów. Dla mnie nowe. Dla mnie też. Była zaskoczona, mówi, nie, to nie ma logiki, co to jest. Nie? Ja mówię, zostawimy to, tak. Wszystko się wyjaśni. Mam nadzieję, że w następnych pobytach będziemy więcej odkrywać. Tak. I
No niech wam Gabi sama opowie. W skrócie twój pobyt. Ale jedno muszę zaznaczyć, dlaczego tak się działo. Jeszcze przerwę ci, przepraszam. Gabi ma za sobą lata, naprawdę lata smutku, szoku, to takie ciągnące się po prostu, tak? Także przyleciała w stanie bardzo na podłogowym stanie. Ostatni moment. Ostatni moment, bo to się mogło, co się stało po tej regresji, to mogło się stać u ciebie. Zaznaczam jeszcze, że Gabi, no tak jak wielu z was państwo, szuka pomocy i zaczyna praktykować, gdzieś tam się dowiaduje i sobie różne sposoby próbuje dla siebie coś dobrego zrobić. Niestety niektóre praktyki mają bardzo, bardzo przeciwieństwy wpływ na to coś, na umysł. To jest na umysł, na rozum, na ciało, na komórki. I właśnie stało to się z Gabi. Praktykowała właśnie te samohipnozy, czy jak to się nazywa? Nie do końca. Ale ja tylko prosiłam oczyszczenie. Nigdy tego efektu nie było, ale doszło do całkowitego zamieszania. Tak? Wszystko dobrze poszło. Potem mieliśmy kłopot 4 godziny. Z Gabi po regresji. Także ja pracowałam, moja synowa pracowała energią, żeby powrócić ją do świata takiego, jakie jest. Nie? No, ale dowiedzieliśmy się, przez co to się stało, więc zastanówcie się, jakimi praktykami próbujecie sobie pomóc. Dowiadujcie się i nie bierzcie każdego brudu na siebie, bo może to mieć straszne konsekwencje. Chcecie się, my dla siebie to nie zatrzymujemy, bo cała rodzina to przeżyła, Daniel to przeżył, tak. Renata ode mnie dostała całe nagranie, mamy to nagranie po hipnozie, także największą pomoc tutaj, czy zadziałał najwięcej Stefan. Po prostu z Rafaelem, z jego tym duchową istotą, który pracuje, tym najgłówniejszym medykiem, tym duchom uniwersum. Po prostu Rafael zabrał z powrotem do światła, niektórzy rabie tutaj to się działo na tarpie. Ja pamiętam. Z tego nawet nie pamiętałem, mamy to wszystko tak, że zabrana została z powrotem do światła i specjalną energetyczną ślizgawką. Jeszcze raz, pamiętasz teraz? Przypomniało mi się, ślizgawka. To była taka energetyczna ślizgawka, nie? Nawet żeśmy o tym nie rozmawiali. Nie, to jest... pierwszy raz i już mi się odblokowało. Ślizgawka, tak. Pamiętam, że zwierzę... I to był... Gabi miała super. Całkowity reset. Reset ziemskiego umysłu. To wszystko, co w niej się natłoczyło. Ten cały, tak mówiłam, żal, smutek, gorycz, niechęć do samego siebie i te praktyki, którym ona sobie chciała sama pomagać, tak? I to wszystko doszło do zamieszania i był całkowity reset. Ten reset, to co mi było przekazane, my byliśmy spokojni wszyscy, tak? To było, spokojni, bo to pierwszy raz, to wiadomo, to jest wszystko, ale te informacje, które żeśmy dostawali, co, jak to robić, co robi, to była cudowna nauka dla nas wszystkich, bo nie wiem, czy możecie... Mam nadzieję, że to było tylko raz z tobą, ale ten reset spowodował, że po 4 godzinach ona była oczyszczona właśnie z tego wszystkiego. To, co ją przynosiło smutek, dołowanie, to zostało zabrane. A tęsknota. Ta tęsknota. Tęsknota. Też była, nie? Straszna tęsknota. Całe życie tęsknota. Ale już teraz jest... Wszystko powróciło jej właśnie, radość życia, wszystko jej powróciło. To zatrzymała, a tamto i zostało wyczyszczona była. Także, kochani, o tym mówię, bo nie wiem, czy jak ktoś pracuje z tymi rzeczami, czy miał. Tu się zdarzyło, także jest wspaniała, znowu jest radosna i inna niby, nie? Jesteś inna. I bardzo wrażliwa na te wszystkie tutaj
ciągle jestem taka jakaś... Energetycznie. No, odbieram. I teraz na ten moment ja, bo ja mówię zawsze bardzo dużo. Oddaję głos. Gary. No co, no, no super. No z tej pierwszej hipnozy to faktycznie nic. Takie ureweczki tam gdzieś tam mi się... A pragnęłaś przyjazdu od roku czasu tu, nie? O, nawet chyba więcej. Nawet chyba więcej. Ja miałam taki ten wewnętrzny, że ale ja to muszę, było wszystko że... jest skierowane. Tak. Wiesz to teraz było... czemu. To... Ja nie wiedziałam, co mam zrobić, bo akurat taka sytuacja, że nie mogłam się tak wyrwać z domu. No ale jak już zabukowałam bilet, no to już wiedziałam, że już czeka na mnie naprawdę jak odnowa biologiczna, odnowa wszystkiego. Hipnozy, kiedy masaże, no bo hipnozy już nie musimy mówić, bo już tak powiedziałam w skrócie, no. A Państwo resztę zobaczą. No, energia na górze, nie? Tak, energia, no w ogóle energia tu osób, które robią, to jest, ja odbieram teraz chyba nawet zdwojoną siłą to wszystko. Jest pięknie, rozluźnia wszystko, cały organizm, wszystkie komóreczki, ciepełko w środku, tak działa Simon, masaż w ogóle, masaż Piotrka to jest w ogóle, ja jestem masażystką z wykształcenia, ale to co Piotrek zrobił, no to odblokował Gabi jest z medycyny. Jest wystudiowaną właśnie, ona rozumie, organizm rozumie, ale to tak. Co się sama doświadczyła, co się z nią stało, ale nie trafiłam na masażystę. Będąc w tym zawodzie, nikt nie zrobił porządnego masażu, rozumiesz o co chodzi. Bo zawsze ja robiłam. Ja wiedziałam, co powinno być. Dobra, góra. Słuchajcie, góra to jest szok. Kryształowa, ta El Mondo. Kryształowa, tutaj. W ogóle tu wszędzie ten kryształ się odczuwa. Tam jest taka energia. Na końcu, co prawda, skręciłam nogę, dzięki Piotrowi nie poleciałam gdzieś tam na twarz, bo później już mnie trzymał. Dałam sobie radę z wieczorem z tą nogą, sama. I to było już po hipnozie, ale przed złotem. Dzień przed. No, ale dałam radę... A przedwczoraj, w niedzielę. Dzisiaj mamy wtorek. W niedzielę byliście, tak. Ja powiedziałam, tak, byliśmy w niedzielę. Idźcie w niedzielę, nie? No, dałam radę sama, wszystko wróciło, stopa nie spuchła, żadne śmiaki nie wyskoczyły, dałam sobie sama radę. No słuchajcie, energia jest tak cudowna, w ogóle nie chce mi się wierzyć, że to już koniec. Nie chce mi się w ogóle wyjeżdżać stąd. I teraz, żeby... Wczorajsze to było przeżycie i pamiętam hipnoza. Wszystko od samego początku do samego końca. Mi się wydawało, ciała, że to 5 minut trwało, a to 2,5 godziny. Tak. I dlatego ona musiała poczuć swoje ciało, bo to miało wszystko tak. Logikę i sens w tym, co zaczęło się dziać. Ale jeszcze najważniejsze, no. Gabi, chodzi tutaj o Stefana i Rafael. Aha, mówisz o tarczycy. Właśnie, z czym przyjechałaś i co się stało? Tak. No, zobaczymy, czy ten guzek się wchłonął, bo ja miałam guza dość dużego, ja miałam 7 guzów w ogóle na tarczycy. I po ostatnim badaniu wyszło, że mam tylko 2, gdzie pan doktor był w szoku, jeszcze porównywał z poprzedniego roku, on nie wierzył, bo to doktor nie wierzy w takie rzeczy. No niektóre za siłą z własnego umysłu własnej można... Woli, tak, można sobie tam ponaprawiać. Ale kiedy Stefan wziął w swoje ręce te operacje fantomowe, operacja fantomowa, ja to wszystko czułam, bo to nie byłam w żadnej, ja czułam druk. Stefan opowiadał, że tam się, tak, co widzi, bo on to oczywiście nie fizycznie chyba, to nie było fizyczne, to było nie zrobione, ja nie a to się przekłada później na fizyczność. To jest chyba w astralnym to tak, jest zrobione. Astralny. Tylko jeszcze musimy zaznaczyć, Stefan nie ma pojęcia tak. O organach, o co to jest, on mówi swoimi słowami, to ale bardzo, ale, tak, mhm. On jak widzi ścięgna czy żyłki, to ścięgna mówi jak sznureczki, żyłki tak. Też wszystko po swojemu. To, że jaka jest kulka, czy to wygląda jak kostka, czy chrząstka. No, on mówił właśnie o chrząstkach, gdzie się rozerwała, że
dobrze mówi, Gabi, że tego nie widzisz, bo byś się wystraszyła, jak się krew leje. I kazał mi co jakiś czas... To, to zrobił na poziomie jednakowym. Tak, tak. I faktycznie coś mi tutaj się zbierało. Tak, coś mi się tu zbierało, musiałam to odkasznąć. Coś tam przeszkadzało. W każdym razie po zabiegu jeszcze jeden dzień czułam taki... Rzeczywiście tak jakby... Jak po pracy. Tak. No ale teraz to już nie czuję nic. Ale cię to dusiło, nie przeszkadzało? Tak, dusiło, przeszkadzało i to było, miało połączenie tam z innymi jeszcze. I on mówił właśnie, że to jak antenka wygląda, antenka. Że z tym, bo on takie ma wyrażenia. I ja stoję przy nim i tłumaczę po prostu na tym, ja też nie znam medycznych skojarzeń. Antenka energetyczna. Antenka energetyczna, tak. Bo on energię widział, on nie widział, co tak. tam jest. I on mówi, że to jest energia, ale on jako antenkę. Nie myśli o tym, że ktoś tam jej pozakładał jakieś mechanizmy, czy jakieś druty, anteny, to nie... Nie, to nie to. To są energetyczne połączenia, gdzie jedno na drugie miało i ucho w środku. Połączenie to było tak, właśnie. Tak, i ucho, to oko prawe, ucho, tarczyca i gdzieś pod łopatką. Mhm. I on to widział. No i muszę powiedzieć, że mam jeszcze, nie mam bólu ucha, nie w środku w głowie, nie mam tego bólu. Jest taki, właśnie nie wiem co to jest, bo to jest taki delikatny, ale już nie w uchu, tylko gdzieś tam z tyłu, taki jakby koszum. Nie cielesny, tylko gdzieś tak. Za tobą jeszcze. Gdzieś jeszcze tam. Gdzieś tak jakby wiesz. Coś delikatnego. Coś jeszcze, delikatnie coś... tam z tyłu. Jak déjà vu. Coś było, nie ma. Jezus Maria, no ale mam nadzieję, może. Aha, bo Stefan powiedział, że to musi zostać. Bo ja się pytałam, Stefan, a możesz to wszystko mi tam rozpuścić, wypucować tam z tyłu, żeby tego nie było? Nie, to musi zostać. Właśnie. Czyli to, co to ja tam słyszę gdzieś z tyłu głowy, już nie w głowie, bo wtedy było ostro w głowie. Uchu, prawym. Gdzieś tam z tyłu głowy, tak jakby ktoś... Można a może to ten, jest to ten łącznik, który... No właśnie, ja tak później tak pokojarzyłam, wiesz, że to... I Stefan powiedział, że nie, tego on nie może tego... No jak jesteś, myślę, że jesteś koordynatorem wszechświatów, to... To co ja mam robić? O, co ja mam robić? No ja nie wiem. Ale wiesz co, w tym wczorajszym to ja myślałam, że to... Ja byłam w szoku też, że takie... Ja nawet ja nie mogłam nawet wytłumaczyć to, co ja odczuwałam, bo... To było... Gabi nie była całkowicie w głębi, ona była w połowie, ona widziała, co się dzieje, widziała. Tak. Mówiła po kolei, mówię, mów wszystko, co wszystko, się dzieje. Co się dzieje. Wszystko, co jest... Co się dzieje po kolei, mów. I ona to mówiła. No. I to trwało, tak mówię, powycinamy, bo dawać to były takie. Takie. Tak. Kąpałam, byłam za nóżą. Ale to wiecie, co było ciekawe? Podzielę się z tym. I to wszystko ma swój sens. Powiedziałaś, bo ta energia złota cię nazwała Gabi miód. Miód. Bo wyglądało to jak miód. Jak miód. Ma złoty kolor i jest złoty. I ty to określiłaś jak miód. To jest ta energia. I informacja była z tej energii. Ty przekazywałaś. Ja pytania też potem stawiałam, tak. I właśnie jest tym złoty. I mówi, że to jest. Ja tylko wam powiem Państwu, obejrzyjcie to. To są przygotowania fizycznych ciał, komórek. Na złote życie to było podane. I ja się pytałam, bo to jest taka, no człowiek wyraża się po swojemu i to zostaje. Już wiemy o tym złotym wieku. Ja spytałam się, czy to chodzi o złoty wiek. I co odpowiedziałam? Że tak, nie że ty tak. Tylko przekazałaś. Ja też momenty miałaś, są, miałaś problemy z przekazywaniem, bo te informacje nie mogłaś przetłumaczyć na ludzki rozum. Tak, bo one szły tak jakby ze mnie te informacje, bo ja byłam zatopiona w tym miodzie. Złotym miodzie i w środku odczuwałam bardzo fizycznie, jak to takimi falami pompowane jest we mnie i tam żeśmy się zagadały i w pewnym momencie usłyszałam przestań, dlatego że masz być, że mam być spokojna, cicho. Nie wolno ci mówić, tak, bo że ja, później po tym, tak. Że mogę i myśmy to przegapiły po prostu, ja to przegapiłam, ja już później jak już znowu zaczęłam się
relaksować, że tak powiem, poddałam się temu złotu, to już odczuwałam już później z góry, no później tu i tu, tutaj nie. Tu było zawsze gorąco. Właśnie wiesz, mówiłaś, że jeden. Okej, ale to już było zrobione w tej pierwszej regresji, co być może. Tą robotę odwaliłaś tam. Tam już było wyczyszczone. To było, nie? Już tu przygotowane. Tak, bo tutaj nie. I wiesz co? I tak nawet sobie przypominam, że tak przez myśl mi tylko tak przeszło, ojejku, jak to się skończy z tym złotem, wiesz, bo to takie fale i nawet miałam wrażenie, że tak jakby no, coś mnie podrywało do góry, to było przyjemne, to było bardzo przyjemne uczucie, to nie było bólu, ale nie było strachu. Ale jak stękałaś, jak przy porodzie, to się pytałam Gabi, stękałam? Tak dobrze. Ja, tak? No. To ja nie pamiętam, naprawdę stękałam? Jak, ale... To... Ale to nie było, to wchłaniałam po prostu. Tak. To było mi przekazywane od stóp się zaczęło, właśnie później ręce i później od góry. I to było ciekawe, dlatego naprawdę polecam, że dużo ciała mówimy, materialnych, to przechodzą właśnie teraz te transformacje. Że one się, te ciała się transformują w delikatność. Jakby. Ten, nie wiem, nie jestem medycyna, ale jakby to miało być coś lżejszego, inaczej, że my będziemy mieli inne potrzeby, dostaniemy tą lekkość, jakby ta duchowość u nas naturalna się zrobi. W duchowość. I wiecie, co się stało? Gabi sama się włączyła i ja pytam się, o co tutaj chodzi, dlaczego tak jest. Dostała. Przetłumaczyłaś to na ludzki język? Chodzi o niebowstąpienie. No, nie, to jest religia. Czemu ja to przekazuję? Ja mówię, spokój. Ja mówię, w niebowstąpienie wykorzystała religia, po prostu to jest to słowo w niebo wstąpić, tak? Ale to wykorzystała religię. Nic innego mi to nie przyszło do głowy, po prostu, że gdzieś tam... Że jest niebo i piekło i wchodzisz do nieba, albo Jezus w niebo wstąpił i tego... Dobrze, można to mówić jak się chce. I ja potem byłam dociekliwa, bo jestem dociekliwa i to chodziło o to połączenie się z domem. Dom to jest źródło boskie, są poziomy, każdy ma swój poziom, dom. I właśnie, dalej borowałam, bo to, co się wie, to się wie, ale jest dobrze, jak przechodzi przez kogoś, który jest konfrontowany z tym właśnie, z odpowiedziami i to musi przekazać, tak? Bo nie możesz się zatrzymać, że ludzie w tej chwili są przygotowywani właśnie na to w niebo wstąpienie. To nie to, że będzie pomór, to tylko o to chodzi, że dostaniemy te telepatyczne połączenie, że będziemy... Jest w regresji z Wiesławem, z Wiesławem o tym jest, oglądajcie. Składajcie pasle do pasle, wszystkie informacje to się składają w jedność, w całą tą spójność. Ale pytałam się, czy wszyscy przejdą transformację, niestety nie. Była odpowiedź, ci źli? Nie. Oni to będą... u mnie było, czy u Wiesława? U ciebie. U mnie było. Wczoraj, to było wczoraj. Aha. Gdzieś dużo też masz, ty jesteś przekaźnikiem, już nie zatrzymujesz teraz, jak sobie obejrzysz, będziesz wiedział. Ci źli? Nie. To pytałam, nie po raz pierwszy tej odpowiedzi, bo nas to nie powinno interesować, bo to ci to da. Powiedzieli, że nie powinnam się pytać o to, co z tamtymi się stanie. Ale wytłumaczenie znowuż jest w innych regresjach. Łączcie to, oglądajcie, nie rozumiecie. I jeszcze raz, to obejrzeliście, coś tam się zrobi, odszukaj, połącz sobie to. Bardzo interesujące. Ja w tej nocy, jak we wczorajszej nocy, mówiłam ci, ja miałam bardzo dziwne te zdarzenia, tu umysł cały czas. Wybudzam się, słyszę męski głos, to było chyba dwa osobniki, które uczestniczyły ze mną, ale to było telepatycznie to usłyszałam, bo to jeszcze leśnie, tego nie było w sypialni, że za chwilę będzie szósta rano, a to za chwilę będzie szósta, słyszę to, a ja wiem, a mój mąż, on zawsze w piąta godzina, on już wstaje, już kawę pije i jest przy komputerze, załatwia tam duże swoje sprawy. I ja usiadłam na łóżku, bo to mnie po prostu
to myślę, nie, myślałam, że to mąż do mnie mówi, żebym ja musiała wstać, bo coś tam, bo to ja już nie wiesz, gdzie jesteś, jak się budzasz. Patrz, on śpi. To było coś niesamowitego, to nienormalne. On o 6 godziny już nie jest w łóżku, nigdy. Ja to odebrałam, że on był przetrzymany w tym śnie mojego powrotu. Tak. I wiecie co, za chwilę ja tak patrzę na zegarek, za 2-3 przed 6. Ja sobie myślę, o, to wiem, że skądś wróciłam. Mówię, mój mąż śpi, kładę się i zaczęłam mówić, czy on jeszcze śpi. Za chwilę on wstaje. Jak ja położyłam się na poduszkę, to mój mąż wstaje. Jego nawet nie interesowało, że 6 godzina, że coś. Bo on potem idzie o 6, on już idzie do kaczek, kur, to jest jego ranna, wiesz, przechadzka się po hasjedzie, karmienie i tak dalej. I on nawet nie zwrócił na to uwagi sam, że on po prostu godzinę wstał, to jakby dla niego było normalne. Co nie jest normalne dla mnie. I wiem, że on był wstrzymany na ten czas mojego powrotu. No i muszę powiedzieć, że wstałam, miałam ci mówiłam, ja nawet, bo prosiłaś mówić, że czujesz, że regresję, żebyśmy robili. A ja znowu myślałam, może nie, bo czy ja będę w stanie? Ja czułam, z moim ciałem coś się dzieje innego. Wszystko jak coś innego. Byłaś czyszczona. Tak, ja przyszłam o czyszczenie właśnie. Byłaś czyszczona. A to już nie pierwszy raz, nie? Mm-hmm. No może wiesz, przez papierosy, przez kawę. No tak, to zmiecamy sobie sami. To jest też stres jest, nie? Tak. Tutaj wiesz, tu kot ci zaginie, tu coś umiera, tu to, wiesz, to jest też stres osobisty, bo jestem człowiekiem. Tak, niestety. Ja jestem człowiekiem i odbieram to wszystko, co jest. A muszę powiedzieć, że czas... no pierwszy ja nie pamiętam, ale czas tej drugiej, wczorajszej... mi się wydawało, że jest 5 minut. 5 minut, 10 minut wszystkiego, a to było 2,5 godziny, jak Gracjana mówi. Czyli dlatego to nam tak się może wydaje, że my jesteśmy tam gdzieś wieki, a to się okazuje, że... Biorę. No. To jest szok. Ingo. Chciałam wam pokazać, patrzcie, jaki piękny mój Ingo się zrobił. Ma niesamowicie długi, on ten ogon jest dłuższy od jego ciała. Chodź mi. No wyzdrowiał, elegancko, oczka. No nie, widzisz, nie? Amputowane ma? Nie. Nie ma amputowane, ale cały czas mu łzy lecą. On mnie całuje, on do mnie przychodzi, jest przyjaciół. Wszystkie zwierzęta w ogóle są takie przyjazne. Dzięki wam naprawdę od serca. Ingo daje sobie rady, ale no, oczy muszą być cały czas leczone. Cały no to oczy są ziemskie, niestety. Cały czas właśnie... Ropieje łzy lecą. Nie ropieje mu, nie. Cały czas mu lecą łzy. No, piękne. To jest materia. I on musi brać krople, po prostu ma cały czas stan jakby zapalny. Na jasność jest bardzo wrażliwy, na słońce, na jasność. Kierunku. To jest przyjaciel. Także idź sobie, idź. Pan przyjechał, idź. I obejrzyj, co się dzieje. Och, także jest super, słuchajcie, to tak przyleciało, jakbym była tutaj. Przeskakujemy z do, bo to jest tutaj się toczy wszystko tutaj. A w ogóle ludzie tutaj, oni są tacy, no tak jak ja tylko wiesz, przyjechałam tutaj, jestem jakaś taka zawieszona, wiesz, tak. Nie u siebie. Tak. Już taka przymulona jestem cały czas. No to wszystko wróci, jak wyląduję w Hanowerze. Na pewno stanę się znowu, wiesz, taka inna. Swojska. Taka inna. A tutaj to w ogóle ci ludzie tacy, wiesz. Ale zauważyłaś ty, że tutaj nie ma czasu. No właśnie, ten czas tak przeleciał, że żeby nie komórka, a w niej, że tak powiem, co tam jest, kalendarz, to ja bym nie wiedziała. Ja też, ja wiem tylko o dzień przylotu, odlotu. Gości, godzinę to tyle, co potrzebuje, bo Hans przywozi gości i odwozi, ale o, orgonity przyszły. Pokaż mi. Oj. Mam następne orgonity partie, bo popatrz, jak widzisz takie i takie. Dla mężczyzn, piękne dla mężczyzn. Poprosiłam, znalazłam, to są, wiesz, z muszlami, no cudowne, i dla dzieci, i dla dzieci, piękne. Także następny symbol świata, tak? Dobrze odczytuję?
Tak. W środku? Tak. A z tyłu to jest wszystko. Także ty już masz ogląd, jak długo masz już? No mam już dość długo, tylko nie wiem co się stało, nagle to się urwało, wiesz, w domu nie, mam. Nie, sznureczek to jest za mały, bo powinno się wszystko za tym kordem. To jest wszystko, wiesz, jak ja nie wiem potu, co się stało. Od potu, od tego, on... to jest, no ale ja go, wiesz, nosiłam i nawet muszę powiedzieć, że jak czułam taką ciężar tutaj, taki ogólnie ciężar, bo czułam go już od lat, jak założyłam krótko, tutaj między na mostku, to tak ciężar ten chodził, tak czułam się lepiej i nie miałam takiego natłoku tych myśli, bo myśli... No bo ten organizm chroni. No ja mam niebieski w domu. Ja robię, pokazuję też tutaj gościom, są, mogą potwierdzić, jak działa po prostu organizm, mieć go na sobie i go nie mieć. A ty jesteś, nie pokazywałam ci jeszcze. Co? Tam, jak organizm działa. A to nie pokazywałaś, nie? To zaraz możemy, ja zaprezentuję Państwu. No nie? Na pewno jest działanie, bo ja jak tylko miałam, to byłam spokojna, żadnych... Właśnie przeciwnie. Odchodziło. Przestrzeń się czyściła. Ciemne siły nie mają szansy. Nie mają szansy, na pewno. To, bo to jest, daje taką ochronę. I jeżeli ktoś nie chce nosić na sobie, bo no to nie każdy chce, wiesz, pokazywać to albo przed tym, do wody nie, ale do wody nie, do kąpieli nie, bo to jest harc, to jest specjalna odmiana harc, żywicy. Aha. Nie, to nie jest plastik, to jest specjalna odmiana żywicy. I to pod poduszkę sobie na noc. Spokojnie śpicie, ochronę przed wszystkim, przed komórkowymi, które się, ja pokazuję gościom, po prostu prezentuję im z organitem i bez, co się dzieje, jak wszystko odbiera siłę, nie ma siły całkowicie, jak masz organit, to w ogóle nie jestem w stanie ręki na dół, taka siła jest. No, jest. Także zapraszam serdecznie, tak powiedziałam, Ania i Agnieszka w Polsce mają organity, zamawiajcie u nich, proszę, a z innych krajów Unii zapraszam, mam dla dzieci, dla mężczyzn przyjdzie, bo ona tych parę sztuk to na 2 tygodnie to jest ręczna robota, tak? I to jest energetyczna robota, wiesz o czym ja mówię, nie? Także... No, jak się robi to z sercem, cokolwiek, tak. Nawet jak placki ziemniaczane się smaży wszystko rękami, wracajcie do robienia sam zup, tak. Wszystkiego róbcie rękami, rękoma. I jeżeli możecie jeść sałatę, jedźcie rękoma, to jest wasza energia. I dobre myślenie przy tym, miłość, ojej, jaka ty piękna jesteś, nie? Tak, tak. Chciałaś jeszcze olejku? No, olejek, słuchajcie, olejek. Długo używasz. Ja olejek. Tak, już ponad rok używam olejek, ale ze względów oszczędnościowych, tak, używam tylko na twarz i na szyję. No i od pokąpieli. Ale teraz tutaj ale już teraz, na całe ciało. Teraz już mam zapas taki. Ja nie byłam na słońcu, no jeszcze... No bo jesteś delikatna. Delikatna, delikatna biała skóra. Nie byłam na słońcu kupę lat. Ariańska. No biała taka, wiesz. Nie byłam na słońcu bardzo długo, nie pamiętam kiedy, ale jak byłam, to zawsze zostawały jakieś tam pęcherze. No słuchajcie, parę chwil na słońcu i żeby twarz... W zeszłym roku nie było nic, oczywiście pigi zostały, no bo to już taka natura tej skóry, ale pigment oliwkowy się zrobił. Ale z olejkiem jak zaczęłaś. Tak, jak zaczęłam smarować i pierwszy raz od tylu lat w zeszłym roku było u mnie pod Hanowerem, było 42 stopnie. Wszyscy byli w szoku, że ja wychodzę 42 stopnie i robię kąpiel słoneczną. Nasmarowana. Nasmarowana dokładnie jeszcze z tyłu, olejkiem. Bo nie mogłam sama, więc prosiłam, żeby ktoś mnie tam nasmarował. I tak trzymałam aż do cudo kąpieli. Natura. Jest naprawdę, no nawet teraz konsultowałam się. Mamy gorąco. Tak. Tutaj. I też bo mam tę naczynkową cerę. Ja lekarz zabronił. Zabronił w ogóle słońca, w ogóle wszystkiego, jakie mi tam poprzepisywali. Dobrze. Z olejkiem. Tak. Opale, tak, i nawet któregoś tam razu gdzieś tam chyba spytałam się i zaraz dostałam odpowiedzi od dziewczyn, które używają i powie, używaj na twarz, to znaczy wiecie co, ja je widzę dalej te naczynka, one są, ale one mnie nie pieką, nie swędzą,
One są, no bo nie ma reakcji od słońca. Nie ma reakcji od słońca, no ja jestem zadowolona. No. Ale Daniel, właśnie tutaj, który jest w centrum harmonii, też. Zaczął i bo. Ale się smaruje tak, tym. Brodawki, miał tu brodawki i po paru akurat dniach sobie, brodawki że, padły. Tak, akurat sobie, no ja też mam gdzieś tutaj, ale akurat nie skupiałam się na brodawkach, ja skupiałam się tylko na tym, żeby była skóra odpowiednio nawilżona, na dożywiona, no co wyjdzie z zewnątrz i po olejku po prostu ona jest taka delikatna, taka jędrna, wiesz, te zmarszczki gdzieś się powołały, tak pewnie. Wiadomo, że, no. Że zmarszczki mamy w każdym miejscu. No wszędzie są to, no, te skóry są zmarszczki intensywne, ale można je po prostu zniwelować. Jakby nie dobrze. Wiadomo, jak coś już jest, istnieje, to nie cofnie się. Nie cofnie. Jeżeli ktoś wam proponuje, jak teraz ostatnia jest sensacja w internecie, którzy prominenci używają, to jest chemia. Na parę godzin, trzy godziny, wiesz, jakieś tam posmarują i wszystko jest gładkie. Ale za trzy godziny z powrotem zapada. Choroby chemiczne są reakcje po tym alergicznym. Można tam, kto chce, nie używa, nie mówi nie. Jest fajnie powiązanie jednak z naturą, wiecie, bo to, co się teraz dzieje, te transformacje komórkowe, które się dzieją, obejrzycie, co, o czym my mówimy, co to będzie, to raczej chemia odpada. No, kto ma chemiczne ciało, nikt nie liczy na jakąkolwiek transformację, bo to jest, nawet żeby nie wiem, jak świat duchowy pracował na tym, człowiek da do rady, to stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli jesteś chemią zawiadomą, z pudrami, jakimiś cudami, silikonem, to no. Przepraszam. Ale to jedzenie takie mamy też naładowane tą chemią. Dobrze, ale jak pozytywnie myślisz, to te komórki przyjmą. Tak, jeżeli biorę do ręki cokolwiek i mówię, to jest. To energia, mnie zaszkodzi. Energia po prostu zaszkodzi. Energia się musi po prostu połączyć i oni się dogadują energetycznie. I wtedy to mi nie zaszkodzi. Nie, nawet nie czytam, co tam jest w środku. Wszystko ma chemię w środku, ale ja nie czytam. To mi nie zaszkodzi, nie będzie żadnych wzdęć czy tam boleści. Wiecie, dalej i zostawię tylko to, co potrzeba, i to jest najważniejsze. Przynajmniej ja tak robię już od X lat. Gabi, ty jako z medycznej strony, to ty masz, jesteś poinformowana bardzo dobrze, ale jeżeli ktoś mi mówi, że bio, wszystko na bio, to jest kłamstwo, to jest interes. Jak na polu, którym nie. To są wszystko pola. Pola, masowa hodowla. Te bio, niby tam nadgryzione, troszkę ukruszone i to bio, dobrze, ale obok są inne pola. Tam jest sypane, z góry są sypane. Nie ma już bio. Bio, jak tu w ogródka też mam. Widziałaś, jaki warzywnik mam, mam kalarepy. Tu mam wszystko mam. Ale tu nie szprycują. Tu jeszcze ściutko. No, ja nie raz się chyba pokażą, ale jakoś taki pójdzie taki sok. Nie ma tego, to jest wyczyszczone. Goście tu widzieli, byli. Może Hiszpanie zabronili? Raczej nie, bo zdarza się, że. Ten, ale jakieś takie, wiesz, to tutaj są. To jest już mikroklimat, to jest im przymogli. Może dookoła ma, może widzisz, tutaj jest tak. Także. To jak wiatr, wiesz, jak to się mówi. Tak, no jak z Sahary dochodzą do nas. Piaski, to piaski było gdzieś tam czerwone i opadają w Polsce na przykład, czy w Niemczech. No to jak to bio ma, wygląda? Jak to bio wygląda? No, to nie. Raczej to, co macie w ręku, krótko intencja energetyczna, niech się położy z twoim ciałem, nie zaszkodzi ci, bo nasze ciała się tak samo przygotowują cały czas z tym, w jakich warunkach żyjemy. Bo byśmy już nie żyli, ale żyjemy. Dzisiaj ja się czuję dobrze, ty się czujesz dobrze, każdy, a ten, kto marudzi, będzie marudzić, będzie chory, będzie dalej i to będzie szkodzić. Pozytywnie po prostu przyjmować, myśleć. Tak, nie marudzić. No nie marudzić. Nie stękać. Pozytywnie jesteśmy pani, tak w tym świecie żyjemy. Także, kochani, no wrażeń dużo. Jak zawsze, jeśli w dyskusji każdego, który opuszcza, tutaj to miejsce są wrażenia, tak? Przede wszystkim pozdrawiam serdecznie jeszcze Waldemar Czarniecki za twoją robotę. No już obrabia UFO, które tutaj nagrałam, bardzo piękne mam ujęcia kamerą. Tak, widzicie państwo,
nareszcie kupiłam nową kamerę, te nagranie twojej wczorajszej sesji i dzisiaj jest z nowej kamery, także... Chciałam wszystko powiedzieć, że tam, gdzie nowe są, w tym pomieszczeniu jest, nie ma słońca, jest ciemno. Jest ciemno, po prostu jest... Te energie, które się pokazują, to... Tak, to co my widzimy na filmach, to jest taka jasność, a tam jest dosłownie ciemno. Tam słońce nie dochodzi, bo to jest od słońca nie dochodzi i ja też miałam wrażenie, że po prostu słońce idzie przez okno, dlatego... My słońce jest w tej chwili jest nad nami, do góry. Do góry jest. I... A jednak to są te energie, które... Świat duchowy, który wchodzi i nam pomaga w tym momencie, nie? No. Ciekawe jest. A na tych zdjęciach? No właśnie robiliśmy tam, to jest napis pokój, kto ma u mnie mój Facebook jest Gracjana Denia. Zapraszam, tam ja wstawiam właśnie różne zdjęcia, różne... No widać, bo mam ten trójkąt, złoty trójkąt, mam mój mąż mi sprezentował, bo już od dawna wiedziałam, że tam do centrum i żeśmy z Krzysztofem właśnie on też sprawdzał też to miejsce, gdzie jest. Tam właśnie na tym zdjęciu, nie wiem jak to się dzieje, ale widać różne twarze, różne... Ciekawe brodami, z włosami, takimi mędrcy tacy, nie? I to... No Renata też już widziała to. Z daleka tak, jak normalnie, nie, trzeba przybliżyć sobie to zdjęcie. Nawet z daleka widać, nie? Ale no ja jesteśmy jesteśmy w środku, to nie wiem, to są kamienie. To są filary, całe to nie jest kamieni, nie? No. Jest naturalny, także... No wiesz, można się dopatrywać w posadzce, jakby chciała Jezusa zobaczyć, to zobaczę. Tak, to wszystko zobaczysz, ale... sobie z jakiegoś obrazu i będę miała, nie? Ale to faktycznie, no ja widziałam i rzeczywiście na tam nic nie widać, a na zdjęciu było widać. Dobrze. No. Gabi, co życzymy sobie? Zdrowia fizycznego. No bo nie, ta transformacja dalej się rozwija. Transformacja musi iść dalej w tym kierunku. Mi się rozpoczęła już w 12 pewnie roku, albo już wcześniej, bo właśnie w tym roku natrafiłam i zaczęłam się budzić, koniec 11. Co transformacja bardzo ciężko przeszłam, bo byłam bardzo chora. Ale teraz chyba to ta choroba, ból, niesamowite, to była transformacja, to nie, lekarze na to mówią, lekarze określają to fibromialgia, ból kości, ból stawów, ból mięśni, tak jakby psy, zwierzęta rozszarpywały wnętrzność i takie są bóle. Takie są bóle, a to była transformacja, teraz wiem. Tak, są cielesne odczucia, nie radzicie do lekarza, tabletki, odczekajcie, zawsze ja nie polecam absolutnie. Są przypadki, że natychmiast musi być poddany medycynie, tak? Ale tabletki trzeba, bo ale nie idzie wytrzymać z bólu, tak? Ale wpierw obserwujcie, co ale się jak dzieje. Ludzie wiedzą, że to transformacja, to można całkiem inaczej to przejść. Tak. Bo w momencie, kiedy ja się obudziłam... Cieszę się z tego, połączyć się z tym światem duchowym. Tak, to momentalnie mi wszystko przeszło. No. Ja się uzdrowiłam. To są bóle mięśnia, to są gdzieś bóle w kolanach. Jak je nie masz i nagle to przychodzi. Choroby się rozwijają pomału. To są reakcje organizmu. Już jak są boleści, to już jest sygnał ciała, że już jest ten dzwonek. Wszystko ma, jak masz już parę razy takie, ten już masz te objawy, że reumatyzm, czy jakieś tam te zmiany kostne. Jak nie wyjdzie, ale że są o tym zmiany, się wie. To... Lekarz potwierdzi, czy robią zdjęcia, czy jakieś tam tymi mechanizmami. Dobrze, ale jak coś, nagle coś przyjdzie, najwięcej to się dzieje w nocy, wstajesz rano i odczuwasz to wszystko, tak jakby się jakiś upadek z wysokości przeszło. Tak, jakby coś przejechało. W nocy dzieją się transformacje, po prostu no, pokaz jej będzie, bo ona ty byłaś też jak w stanie wypoczynkowym, byłaś wyłączona i to się działo. Może to miało sens, żeby pokazać, co się dzieje. To jest przyjemne. Nie bójcie się niczego. Pozytywnie. Nie zostać, żeby zło odeszło od was. Życzę, żeby jak najwięcej weszło w to złoto, które jest zapowiedziane, to jest ten złoty wiek. Także tam też określasz, bo przekazujesz ci ciężko, ale wszystko jest wytłumaczone. Kochani, zostańcie zdrowi. Zapraszam
strona jest przy każdym wideo mea-oleum.eu. Patrzcie, gdzie są dystrybutorzy, w jakich krajach, reszta jest u mnie. Zapraszam serdecznie. Ja reklamuję sama, bo ja nie płacę nikomu, żeby ktoś kłamał dla mnie, żeby ja mogła to, wiesz, no to się pozbyć. Wystarczy raz. Każdy raz wie, co ma użyć i już koniec. Już jesteś przekonana na 100% i musisz to mieć. Jak ktoś ma alergię na orzechy, czy na geranium, oj, nie wiem jak po polsku. Geranium to jest o... Przetłumaczcie sobie na traduktorze geranium na polski, jak to jest te kwiaty, one ostre takie mają. Aha, no pyłki to jest, kwiatowe. To jest na całym świecie 2% ludzi, którzy właśnie na takie coś, no to ostrożnie z tym, ostrożnie mniej, tak. Mhm. Dla alergików przede wszystkim nie ma żadnej reakcji alergicznych. Alergicy mogą zażywać dzieci, noworodki, każdy wiek, mężczyźni, kobiety. Wiem, o czym ja mówię. Na bolesne uszy ja właśnie też sobie tam... Czyściłam. Jest ulga, no ale Stefan wyczyścił do końca, nie ma już teraz nic, nie? Ale też używał... No Rafael właściwie, bo on nie mówi, tak, że to ja robię, tylko on, Rafael, on jest jego asystentem przez niego, on jest no, to już wyczyszczone tam jest i nie mam żadnych... Także jeżeli ktoś chce iść na całego orgolita, widziałam u mnie, dla dzieci, dla mężczyzn, dla kobiet i w Polsce dystrybutorka sama, polecam. Także, kochani, życzmy. No, wszystkim życzymy. Zabiorę słońce do Europy. Da, centralnie. Zawieź. Niech się cieszą wszyscy, ładujcie się energia, tą energią od słońca, witaminą D. Nie bójcie się słońca. Tak. Tutaj zabezpieczajcie się, to jest jedyne. Te inne stawiam pod znakiem zapytania, dowiadujcie się sami. Wszędzie już jest to, co, o czym już miałam przed laty. Jest to dla młodych kobiet, zastanówcie się, czy matki, które dziewczynki prowadzają, bo mają problemy, okres raz ma, raz nie ma i ten idzie hormony. Zastanówcie się nad tym, co robicie swoim dzieciom. Także zapraszam serdecznie. Polecam Jolę Zioła, która tutaj była i z gór ręcznie z tego. Spieszymy się, bo zaraz jest lot na lotnisko. Tak. Ojej, namaste. Nic dodać, nic ująć. Namaste.